Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku książek dla HR i trenerów. Dzisiaj książka bardzo analityczna dotycząca ewaluacji szkoleń, więc jeśli ten temat Was interesuje, no to zostańcie ze mną i zobaczcie, o jakiej książce chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć. Zaczynamy! A chciałbym Wam opowiedzieć o książce Learning Analytics, którą mam tutaj przed sobą. Jak widzicie, jest to bardzo praktyczna książka, bo ma strasznie dużo zakładek. Natomiast, dlaczego przede wszystkim warto ją przeczytać? Jest to książka, która pokazuje bardzo fajne współczesne podejście do ewaluacji szkoleń. Po pierwsze, ujmuje to podejście bardzo procesowo, pokazując, że możemy ewaluować różne etapy procesu szkolenia. Po drugie, to co jest bardzo fajne i taka idea, która bardzo mi się podobała w tej książce, to jest tak zwana idea. Idea zmierzenia tak zwanego scrap learning, czyli tego uczenia się, którego ludzie nie wykorzystują w organizacji. Też bardzo fajny rozdział. Jeśli też szukacie książki, która pozwoliłaby Wam w ogóle rozeznać się w ewaluacji szkoleń, jak do tego podejść, jak zbudować sobie taki scorecard dla oceny szkoleń w organizacji, no to jest to również bardzo dobra pozycja. Natomiast niech z Was nie zmyli do końca nazwa Analytics, ponieważ nie jest to książka o tym, jak robić analizy, bardziej książka o tym, jak zaprojektować ewaluację, jakie wskaźniki dodać na poszczególnych etapach szkolenia. Reasumując, bardzo praktyczne podejście, ujmujące znów szkolenia procesowo. Ja ostatnio opowiadałem o, wam o książce Bersina i myślę, że to jest bardzo dobre, praktyczne uzupełnienie tamtej książki. No i co bardzo kluczowe, książka jest bardzo mocno współczesna, pokazuje też studia przypadków z różnych organizacji, więc po pierwsze, zdecydowanie, zdecydowanie warto. Natomiast na jeden odrobiny minus jest może to, że książka odwołuje się też do. Pewnego oprogramowania do benchmarkingu szkoleń i programów rozwojowych, które stworzyła oczywiście firma SEP, która jest patronem tej książki, no i gdzieś przez tą odrobinę marketingu na temat tego systemu musimy się przebić. Natomiast oprócz tego zdecydowanie bardzo praktyczna, bardzo praktyczna pozycja, która pomoże Wam ułożyć ewaluację szkoleń. No więc to, polecam jeszcze raz bardzo serdecznie. Jak chcecie kolejnych recenzji, szybkich, konkretnych takich książek, no to co, zasubskrybujcie ten kanał i poleccie ten film dalej. A za dzisiaj dziękuję i polecam jeszcze raz Learning Analytics. Cześć, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.